tak jak powiedziałam, jest to po prostu agitacja wśród młodzieży i to w takim bardzo niesmacznym, niefajnym stylu. Nazywam się Anna Syrek, reprezentuję Stowarzyszenie Rodzina i Tożsamość w Tychach. Spotykamy się tutaj nie bez przyczyny, właśnie pod biurem pana posła Michała Gramatyki, ponieważ pan poseł zorganizował w czerwcu przy okazji zakończenia roku taki happening, event, rozdawał mianowicie pod dwoma tyskimi liceami świadectwa, tęczowe świadectwa, gdzie zamiast flagi Rzeczpospolitej, która symbolizuje ten pasek dla wzorowego ucznia, była tęcza. Komentarz był taki, że tutaj, prawda, pan poseł nie ma ocen z języka polskiego, historii, natomiast jest oceniana tolerancja, jest oceniany patriotyzm. Mnie ta akcja zbulwersowała mnie w wielu aspektach. Jednym tym, że na pewno pan poseł mianuje się tutaj patriotą. Przed chwilą przypominaliśmy, w jaki sposób głosował w sprawie przyjęcia uchwały o zadośćuczynienie od Niemiec za zbrodnie wojenne na narodzie polskim, a mianowicie, że wstrzymał się od głosu. Wtedy ten patriotyzm w nim jakoś nie zadziałał. Natomiast jeżeli trzeba coś obśmiać, profanować coś, co ma wymiar, no moim zdaniem, no poważny. Świadectwo to jest dokument, to jest coś, na którym jest symbol jest flagi polskiej, tam znalazła się tęcza. Nie wiem, jak pan poseł też do tego podchodzi, ponieważ jest to agitacja pod szkołą, pod szkołami, agitacja polityczna, ponieważ no wiadomo, już wtedy wiadomo było przecież, że w październiku mamy wybory. Więc taka gruboskórna, powiedziałabym wulgarna agitacja, przykryta niby właśnie jakimś płaszczykiem tolerancji, czymś niby zabawnym. Najbardziej przykre jest to, że dorośli, którzy te dzieci powinni chronić, powinni zdystansować od takich spraw, przyzwolili na to, tak? Bo to też działo się pod dwoma liceami tutaj w Tychach, pod Norwidem i pod Kruczkiem. Za przyzwoleniem grona pedagogicznego, co uważam jest bolesne i co, szczerze mówiąc, w mojej ocenie nadaje się jako temat pod rozwagę do kuratorium. Także... No właśnie, bo na takie akcje trzeba mieć zezwolenie dyrekcji szkoły, dyrektora oraz rady rodziców. Czy pan poseł miał na to zezwolenie? Czy coś wiadomo na ten temat? Niestety ja takiej wiedzy nie posiadam, czy miał zezwolenie. Myślę, że tłumaczyłby się tak w swoim stylu właśnie, że to jest zabawa, że to jest po prostu... W moim odczuciu nie ma to ani z zabawą nic wspólnego, ani z wartościami, ani z patriotyzmem. Jest to po prostu taka wulgarna, nazwałabym prymitywna akcja agitacyjna z wykorzystaniem po prostu uczniów. Także bardzo niesmaczna, jestem też jako rodzic niesmaczona. Na pewno gdyby pod szkołą moich dzieci taka akcja się odbyła, to na pewno wzbudziłaby protesty rodziców. Te zdjęcia i informacje o tej akcji zniknęły już ze strony facebookowej pana posła i pani Anity Skapczyk, radnej miejskiej. Jak pani to ocenia? Być może otrzymali jakieś sygnały ze środowiska właśnie, czy nauczycielskiego, czy nawet gdzieś właśnie edukacyjnego, kuratoryjnego, że było to co najmniej niestosowne. Tak? Natomiast myślę, że to jest obliczone na taki efekt tu i teraz, tak? Już zaagitowałem, pokazałem się młodzieży, jestem fajny i wycofuję się już z tego teraz. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to po prostu agitacja wśród młodzieży i to w takim bardzo niesmacznym, niefajnym stylu.